Antifa brutalnie zaatakowała procesję katolików w Paryżu, musiała interweniować policja. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. To była procesja, która miała upamiętnić 49 osób, katolików rozstrzelanych przez antyklerykalnych zwolenników komuny paryskiej. Wśród uczestników pochodu były osoby starsze, ministranci, harcerze oraz rodziny z dziećmi. Cel procesji był czysto religijny, nie było politycznych żądań. Mimo to procesję zaatakowała skrajnie lewicowa organizacja Antifa. Grupa około 20 zakapturzonych osób próbowała zagłuszyć procesję okrzykami i wyzwiskami. W stronę uczestników pochodu poleciały kosze na śmieci, butelki i elementy ogrodzeń. Doszło także do rękoczynów. Wyrwali nam z rąk sztandary, zrzucili flagę, którą podeptali, bili parawian. Relacjonował na łamach francuskiego dziennika Le Figaro uczestnik procesji. Jedna osoba została poważnie ranna w głowę, trafiła do szpitala. Wierni schronili się w najbliższym kościele. Czekali na posiłki policji, której przy zabezpieczaniu pochodu było zdecydowanie za mało. Do wydarzenia na swoim profilu na Twitterze odniósł się minister spraw wewnętrznych Francji. W Paryżu katolicy zostali zaatakowani podczas procesji przez agresywne osoby. W naszym kraju musi istnieć możliwość korzystania z wolności wyznania. Moje myśli są z francuskimi katolikami.